U podnóża gór zabytkowe drewniane budynki otoczone drzewami. Napis: Muzeum Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna. Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego. Babiogórski Park Narodowy. Mówi Katarzyna Fujak. Ostatni rok był dla nas wszystkich bardzo trudny. Ograniczona została nasza mobilność, przez co ograniczone też zostały nasze kontakty z innymi ludźmi, ograniczone zostały nasze kontakty z przyrodą. Za to docenić mogliśmy wartość słowa. A człowiek wypowiada tych słów ponad 10 tysięcy średnio, dziennie podobno. Te przemyślenia skłoniły nas do poszukiwań. Poszukiwań związków pomiędzy słowem pisanym, słowem mówionym, a tym, co interesuje nas najbardziej, nas jako ludzi i nas jako pracowników Parku Narodowego, czyli pomiędzy słowem a przyrodą. Tym razem od 25 lipca będziemy mieli ogromną przyjemność zaprezentować Państwu nasze przemyślenia w formie wystawy w bardzo gościnnych pomieszczeniach Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego. Wystawę pod tytułem Lepieje, limeryki i inne przyrodnicze wierszyki przygotował specjalnie dla Państwa Babiogórski Park Narodowy. Na otwarcie tej wystawy w imieniu organizatorów zapraszam serdecznie do skansenu w Zubrzycy Górnej. Plansza Lepieje, limeryki i inne przyrodnicze wierszyki. Święto Borówki, 25 lipca 2021, godzina 12. Plebańskie budynki gospodarcze z Orawki. Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.